Kampus. Kampus. Elo, 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 elo. Tu kronika wypadków filmowych, ale dziwnie, Maćka nie ma. Nie wiem, czy dziwnie, bo Maćka nie ma, ja jestem. No, jest tutaj Tomek Kutera, a ja sobie tutaj jestem standardowo. Ale sytuacja jest niestandardowa, no bo... No to przedstaw się, poczekaj, Grzesiek Koperski po mojej prawej. Tak było. Powiedziałem, nie? Nie, nie, nie. Nie, chyba nie. Ale my to mamy z Maćkiem inne rutyny, mówię ci. No przepraszam, ale... Najpierw gadamy pół godziny, a potem mówi, witamy, zapraszamy, ja rozumiem, Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Ale to pół godziny musi minąć, żeby się po prostu uklepało, że trwa właśnie program i dopiero wtedy. A potem słuchacze piszą do nas SMS-y na 886-971-971. Skończcie gadać. Puśćcie jakąś muzyczkę, bo to w końcu Radio Campus. A i tak to średnio czytamy. Czytamy tylko najlepsze wasze polecajki i pytania pod tytułem co to był za film, o którym rozmawialiście. A dzisiaj o czym będziemy rozmawiać, Tomek? No właśnie nie wiem. Ja się dowiedziałem, że będę prowadził program filmowy pół godziny temu. To jest życie. To jest właśnie tak należy... Należy tak, po prostu, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć i nie mieć oczekiwań. Ktoś może sobie myślał, że posłucha sobie narzekań Maćka na temat wokenessów w filmach, a tu ząk. I będziemy dzisiaj chyba rozmawiać trochę o superbohaterskim kinie. Trochę o rzeczach, które dopiero się pojawią i dopiero wyszły trailery, zwiastuny, a trochę... Porozmawiamy sobie chyba o filmie Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, czy w sercu? Wakanda Forever. W moim sercu tak się nazywa ten film, bo nie lubię tego tłumaczenia hasła Wakanda Forever na Wakanda w moim sercu. Nie wiem, dlaczego nie można było tego przetłumaczyć na Wakanda na zawsze albo... Powsze czasy, o. No to o tym właśnie, i... Może tak, jeżeli... zróbmy tak, jak nigdy się to nie dzieje, że po prostu posłuchamy sobie teraz muzyki po takim miłym wstępie i zaraz wrócimy do was, a... A może sobie posłuchamy muzyki z płyty w takim razie Wakanda w moim sercu, bo tam też były jakieś spoko kawałki. Bo ty tu chciałeś zapuścić coś z Guardians of the Galaxy, bo też ukazał się nowy zwiastun trzeciej części, która już w maju, ale skoro tak ta Wakanda Forever... To może coś z niej. Tamte soundtracki są spoko. Tutaj na czasie oczywiście to, co pokazujesz, ale może coś takiego bardziej, powiem ci, nie znam tych kawałków niestety. Z pierwszej Czarnej Panterii. A z pierwszej to znam, tak. No. To puszczałem kiedyś w audycjach, bo lubiłem sobie posłuchać, nawet mam, zobacz, poserduszkowane. All the Stars, taki z Rihanną, nie, SZA. Ops, mocniejszy taki I Am, ale chyba najbardziej można chyba od King's Dead to, albo Big Shot, Big Shot jest taki fajny, z takimi flecikami, z Travisem Scottem, niech będzie w takim razie, grajmy to, poczekaj, ja tutaj nacisnę magiczny przycisk i grajmy muzykę z Wakandy, nie z Wakandy, z czarnej, o Jezu, a cóż to tam leci w twoim, to nie tutaj, zobacz, bo tu wszystko jest skomplikowane w tej stacji, jeszcze tutaj pozmieniali. Dobra, to teraz. Proszę cię bardzo. Czy nie? Obsługuj ten. Ale to znowu nie to. Dobrze nam idzie, no? Ciach. Jak Maciek jest, to też tak jest? Lepiej. Body look like Gentiles. Emotional. Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Big shot. Hold on. Peanut butter insets. Hold on. Outside, cocaine white, body look like Gentiles. Emotional. Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Served up, work for a kung fu kitty. Got juice, got work, got weight, got plenty. Got them, got her, got more, got bitchy, yeah. Top off, getting topped off in the city. Big top dog, and I dance on them like Diddy. Pop off, and I pop back like Biddy, yeah. I hit the ceiling and forgot about the flow, yeah. Rain so big, got my haters on the ropes, yeah.
dish be the way. Plus I live on the coast, yeah. When I touch your back, young nigga do the most, yeah. Mm. And I what kind of flex, yeah. And you know what time it is, yeah. But don't know what grinding is, yeah. Baby, I care. Baby, I swear. Only one real nigga here. Only two real niggas here, yeah. Big shot. Hold up, wait. Ain't nobody inside. No. Outside. Cocaine white body look like Gentiles. Gentiles. Emotional, 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 emotional. Why you emotional? Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Big shot, big shot. Hold on. Nobody insets. Hold on. Outside, cocaine white body looks like Gentiles. Gentiles. Emotional, 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 emotional. Why you emotional? Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Big shots. Yeah. Perked up, surfed up, nigga like Pimpsy. Flight suit, bout to slide down Space City. Top down, she down, under like Iggy. Yeah, it's lit. Locked y'all when the night call too litty. Knock off, get your rocks off, got plenty. Got rocks, got J's, got Ye, got Lini. Yeah, I need my engine, she need extensions, yeah. Don't be the center attention, just play your position. Got my life on a yacht mission, cause they been a vision, yeah. Running through these rocks like I'm Moses off the boot. Hop out the trees, whipping the frog in the lead. Fuck it, can't breathe. Fuck around over for leave. Out of the street, yeah. Chew with the game, make it sweet. Big shot, yeah. Fuck it, your name like I'm Steve, yeah. Big shot. Hold up, wait. Ain't nobody inside. No. Outside. Cocaine white body look like Gentiles. Gentiles. Emotional, 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 emotional. Why you emotional? Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Big shot, big shot. Hold on, hold on. Ain't nobody inside. Hold on. Outside. Cocaine white body look like Gentiles. Gentiles. Emotional, 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 emotional. Why you emotional? Why you emotional? Ah, bitch, you emotional, yeah. Kendrick Lamar na antenie Radio Campus z Travisem Scottem, Big Shot z płyty z muzyką inspirowaną filmem Czarna Pantera, pierwszą częścią tego filmu, a my o drugiej części tego filmu. W zasadzie dlaczego mówimy o drugiej części tego filmu? Oprócz tego, że trochę mamy improwizowaną kronikę wypadków filmowych i... Dlatego, że to jest jeden z... No, po prostu taki film, który można teraz obejrzeć, a który aha, prawdopodobnie dostanie parę nagród na rozdaniu Oscarów za te techniczne kategorie. Nie jest nominowany w kategorii najlepszy film czy scenariusz w ogóle, ale... Ale ma nominację w kategorii nietechnicznej, bo ma nominację dla aktorki drugoplanowej, tak czyli jest, dla Angeli Bassett, mm-hmm, która tutaj występuje w roli królowej Ramondy. I ona swoją drogą jedną nagrodę już za tę rolę zgarnęła, bo zgarnęła nagrodę, Złoty Glob zgarnęła, o. Dostała wreszcie coś do zagrania, bo usunął się w cień, niestety, król T'Challa, czyli Chadwick Boseman, który no nie mógł tak zagrać. Powiedziałeś bardzo, bardzo delikatnie, no zmarł. Zmarł, no. W tragiczny w zasadzie sposób, można powiedzieć, no bo młodo, a Chadwick Boseman, fantastyczny aktor swoją drogą. Myślę, że ta rola króla T'Challi i Czarnej Pantery to tak naprawdę jest jedna z jego mniej wymagających ról, które on grał. On przecież grał, nie pamiętam jak się nazywał ten film Netflixowy o... Zaraz sobie sprawdzimy. O takich muzykach jazzowych. Boże, co to było? To już się ukazało po jego śmierci, ale on grał przecież też, żebym teraz nie pomylił jego ról, ale Jamesa Browna, jeżeli dobrze pamiętam, i to też była świetna rola. Ja pamiętam go właśnie z filmu The Five Bloods, też Netflixowy, oczywiście. Jest prawdziwa historia Jamesa Browna, zdaje się, tak, w filmie Get On Up. Dokładnie. Get On Up. Film nie był może jakiś wybitny, ale rola jak najbardziej. Fantastycznie wypadł Chadwick Boseman. No więc właśnie, zmarł tragicznie, bo młodo, na raka jelita grubego. W ogóle wyszedł na niesamowitego Herosa, kiedy to się wszystko wydało tak naprawdę, bo on przez lata ukrywał w tajemnicy swoją chorobę. Co rozumiem, nie chciał jakby być postrzegany przez to, że jest chory. Z pewnością liczył na to, że z tą chorobą wygra, ale no jak się o tym poczyta, to tam są też takie historie, że on w zasadzie już wiedział, że nie wygra z tą chorobą,
A grał jeszcze w jakichś tam Avengersach, czy coś takiego i dociągał jeszcze te swoje role do chyba końca. Chyba z tego, co pamiętam i czytałem wtedy, tuż po jego właśnie odejściu, już tam na planie wszyscy wiedzieli, no bo nie dało się tego ukryć i dostosowywali trochę harmonogram zdjęć do tego, że no kiedy miał te lepsze momenty, to mógł grać. No myślę, no trudno jest zagłębiać się i próbować wczuć się w to, co myślał. No zostawił dzięki temu swoim fanom po prostu solidną bibliotekę filmów, w których można go oglądać i to, że no. Co by nie mówić o Czarnej Panterze, pierwszym filmie. Ja nie uważam, że to jest jeden z lepszych filmów Marvelowych, bo myślę, że nie. Natomiast co by o nim nie mówić, no to jest też on inaczej postrzegany w Stanach Zjednoczonych. Tam jest filmem zdecydowanie, powiedziałbym, wręcz kanonicznym, znaczącym popkulturowo niezwykle. I jego też ogromny sukces finansowy, ale też jakby jego oddźwięk właśnie taki kulturowy, który on miał w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. Drugi film, najnowszy z zeszłego roku, absolutnie nie powtórzył tego sukcesu. Pierwszy to był ten pierwszy kasowy film z czarnym superbohaterem. W roli głównej można było sobie zobaczyć takie newsy, że tam dzieciaki po prostu wreszcie mają bohatera, któremu mogą kibicować, widzą na ekranie taką postać po prostu, na którą nie ma mocnych. Zresztą to też jest... w ogóle historia tego filmu jest też niesamowita. Zagłębimy się teraz, straszna incepcja nam wyjdzie, bo mieliśmy mówić o drugiej części, a jeszcze się chcę cofnąć bardziej niż pierwsza część, bo tam są też takie historie w historii Marvel Studios, że jego główny producent i mózg stojący za tym wszystkim, czyli Kevin Feige, film Czarna Pantera chciał zrobić ogromnie przez bardzo długi czas, ale tam są ciekawe historie korporacyjne, dlatego że kiedy Marvel Studios było pod Marvelem w strukturze, to szefem Kevina Feige był niejaki Ike Perlmutter, znany ze swoich poglądów republikańskich, powiem delikatnie, w takiej nomenklaturze amerykańskiej, ale możecie sobie dopowiedzieć, jakie to są poglądy. I Ike Perlmutter uważał, że to się nie sprzeda, nie będziemy robić takich filmów, nie będziemy też robić filmów o kobietach. Nie zgadzał się na przykład na film Black Widow. Dlatego Black Widow nigdy nie dostała swojego solowego filmu. Bo nie czytał konspektu i myślał, że Black Widow to jest jak Black Panther może. No, może tak. Dlatego ona dostała dopiero film później. No i tam jest historia korporacyjnych walk o tym, jak to Kevin Feige i powiedział, że albo on, albo ten pan. No i wyszło na to, że on. I wtedy właśnie firma matka, czyli Disney, w osobie też CEO tej firmy ówczesnego i obecnego, bo on tam teraz wrócił, czyli Boba Igera, wyciągnęła całe Marvel Studios korporacyjnie spod Marvela i przeniosła bezpośrednio pod Disneya. Kevin Feige powiedział nara swojemu byłemu szefowi, bo był wyżej postawiony od niego i zaczął robić takie filmy, jakie chciał. I to jest swoją drogą też ten film, kiedy filmy Marvela stały się lepsze tak naprawdę, bo dzięki temu powstało na przykład Civil War, dzięki temu powstała właśnie Czarna Pantera, Black Widow, dużo innych rzeczy, więc tam jest jeszcze taka historia ciekawa korporacyjna, że ten film mógł w ogóle nie powstać, że chciano, żeby powstał dużo wcześniej, ale był jakby blokowany przez tak naprawdę szefa firmy. W końcu powstał, okazał się ogromnym sukcesem finansowym i miał niezwykły oddźwięk kulturalny, kulturowy? No nieważne. Na szczególnie amerykańskim rynku. No i to była jego pierwsza część, a potem jeszcze dalsza część tej historii, czyli tragiczna historia Chadwicka Bosmana. No i co? No i wychodzi film numer 2 w październiku albo w listopadzie zeszłego roku. Black Panther Wakanda Forever, albo po polsku Wakanda w moim sercu. W listopadzie. I jest to film... ciekawy pod tym względem, że Czarna Pantera tam się na początku... No, nawet w tytule, ona jest w tytule polskim, bo jest Czarna Pantera, żeby polski widz oczywiście się dowiedział, że to jest Czarna Pantera, bo a nie Wakanda Forever. Co to za film w ogóle? Co, można iść na to? A może to jest ta o tej wojowniczce, królowej wojowniczce, która wychodzi w tym tygodniu? Może, nie wiem, nie wiadomo. No i jest to ciekawy film, bo tej Czarnej Pantery trochę tam nie ma, albo no nie ma jej dużo, trzeba na nią trochę poczekać, nie zdradzając wiele i dzięki temu do głosu dochodzą
drugoplanowe postaci, więc możemy sobie zobaczyć, co się dzieje z Okoje, tą wojowniczką ogoloną na łyso, która jest... Ale ci podsumował. Ciekawą postacią, bardzo przykre to jest, może dla niej rzeczywiście nie. W tej roli Danai Guirira. Żeby tutaj jakoś... Bardzo lubię, tę postać ma bardzo taką wyrazistą twarz, no ale jej, no może nie jest jej historia jakoś mega rozwinięta, ale też w jakiś może nieoczywisty sposób. No i Angela Bassett dostała tak faktycznie trochę do grania i jest to... to nie jest jakaś dramatyczna rola, po prostu ona mogła trochę zagrać i dzięki temu mogła też zgarnąć nominację, natomiast... No po prostu, no jest królową, która chwilowo zajmuje się królestwem Wakandy, najpotężniejszym krajem na świecie, jak się okazuje, bo siedzi na złożach Vibranium, Unobtainium, chciałem powiedzieć, ale tu... Unobtainium to w innym filmie. W innym filmie, ale... Co, tylko najgłupsza nazwa, jaką można było wymyślić, to Unobtainium. Bardzo dobra, taka właśnie Unobtainium, taka bardzo logiczna. Unobtainium. No dobrze, ale film się zaczyna w ogóle od pożegnania z królem T'Challą i pożegnania jednocześnie z Chadwickiem Bosmanem. Podobało ci się to pożegnanie? Nie, absolutnie. Nie było dla mnie emocjonalne. Też z tego powodu, że film się tak po prostu urywa, trochę nie tłumaczy widzowi, który na przykład mógł oglądać, zresztą czy to było w pierwszej części, czy pierwsza część się kończy tym, że Czarna Pantera dostała jakiś śmiertelny cios? Nie, no jak, no przecież on potem był w Avengersach i jakby cała historia się wydarzyła poza ekranem tak naprawdę, no bo nikt się, no może ktoś się spodziewał, no ale nie, jakby nie było to zajawiane w żaden sposób, że cokolwiek się z nim może wydarzyć, to było z tym bohaterem i z tym aktorem, to było niespodziewane, no trudne więc... dla wszystkich. Ja jakby trochę rozumiem dylemat i uważam, że to jest też ciekawe w tym filmie, bo rozumiem jakby dylemat, przed którym stanęli twórcy tego filmu. No jest to film Marvelowy, jest to film lekki, jest to film dla każdego. W dzisiejszej czasie Marvel, no to jest szczyty popkultury i też największy mainstream z mainstreamów. Chcę by o tym nie mówić, są to jakieś super mało znane postaci z komiksów z lat 40. whatever, ale jakby no jest to popkultura w popkulturze. Sama esencja. Więc rozumiem jakby dylemat, przed którym stali twórcy, bo faktycznie musieli pożegnać się z postacią, co zdarza im się od czasu do czasu, ale tam no jest to wyzwanie, nawet jak ktoś ginie, to zawsze nie wiadomo, może kiedyś wróci i coś tam. No i nawet jak się z kimś żegnają, no to jednak nie jest to takie dramatyczne, no bo jednak widzu wiesz, że to ten bohater umiera heroicznie, a nie, że naprawdę jest to jakaś tragiczna historia. No w Marvelu trochę nie ma tragicznych historii, trochę nie ma w nim miejsca na tragiczne historie. Jak takie historie się gdzieś próbują pojawiać, patrz ostatni Thor, a propos, bo tam też historia przecież postaci chorej na raka, to wychodzi to dziwnie. Trochę to nie do końca jakoś jeszcze w Strażnikach pasuje. Galaktyki były takie emocjonalne pożegnania, chociażby w tam to wyszło najlepiej. Mhm. No tam to wyszło najlepiej, to prawda. No a tutaj masz tak naprawdę... O, przypomniał mi się film, na którym płakały... no dobra, nie chcę nikogo obrażać. Chciałem to powiedzieć. Ważne. No, płakały dzieci może, o tak. To był Wolverine. Ten ostatni taki, jak on się tam nazywał? Logan. A to Logan. To już zupełnie wkraczamy w przeszłość odległą. Anyway, a tutaj jest historia, w której prawdziwa osoba zmarła. Mhm. Była ważna z pewnością dla wszystkich twórców tego filmu. Więc z jednej strony no, chcesz oddać jej hołd, ale z drugiej strony nadal masz ten swój hollywoodzki, mainstreamowy superfilm. I chyba ja się z tobą zgadzam, że wychodzi to płasko. Wychodzi to płasko. Jeszcze chciałem zauważyć, nie wiem, to dla mnie tak, tak sobie odnotowałem w swojej głowie, że nie są mocną stroną tego filmu te miejscówki, scenografia, te, kiedy orszak taki żałobny spotyka się na ulicy Wakandy, czy w jakiejś takiej alejce, zaułku, wygląda to jakby otaczały ich takie papierowe cegły i sztuczny bluszcz, który go porasta. Nie robi to na mnie wrażenia niestety i tak jest wielokrotnie. No chyba najwięcej tam wysiłku poświęcono innym lokacjom podwodnym, ale tu na przykład no, ostatnio oglądany przeze mnie Avatar miażdży. No zjada absolutnie na śniadanie Wakandę. Więc wydaje mi się, że to jest... Swoją drogą są dwa filmy o niebieskich ludziach podwodnych. Tak.
Co tu się dzieje? Wakanda w moim sercu jest takim filmem, no trochę pełnym, trochę jest w tym sprzeczności, czyli nie mamy głównego bohatera, więc oddaję, więc może się godzimy trochę na to, że to będzie taki film, nie powiem, że jest prosto na DVD, ale to trochę po prostu mniejszy, tak mi się wydaje, ale za to jest szansa na to, żeby pokazać jakieś ciekawe historie drugoplanowych postaci, które dopiero muszą zapracować na to, żeby zdobyć serca widzów, a jednocześnie... I to też się nie udaje. Trochę tak, a jednocześnie właśnie zostajemy, wiesz, odchodzi główna postać, a no i radźcie sobie, no ale jak to, Wakanda jest taka wielka, to trzeba dużo pieniędzy, żeby to poruszać tymi wszystkimi mapetami, no nie, jakby, a wy nam daliście mały budżet, no to nie wiem, no zróbcie sobie niższy klatkaż albo mniejszą rozdzielczość tych efektów specjalnych, macie mniej kasy, zróbcie ciekawą historię i tak to zróbcie. I tak miałem wrażenie, że tak to zostało sklejone, że gdzieś kasa poszła na coś innego. A nadal wszyscy próbują udawać, że to jest ten gigafilm, a nie jest. I to, co mi się podoba, no, są takie sceny jak w pierwszej Panterze, że komputer walczy z komputerem. Stawka jest tam absolutnie żadna, no bo ani nie podziwiasz jakiegoś kunsztu aktora, który musiał zrobić jakiś szpagat w powietrzu, bo widzisz po prostu dwie ubrane w kostiumy postaci, jakiś mech, jakiś człowiek zakapturzony totalnie i one sobie tam gdzieś walczą i nie ma w tym absolutnie żadnej frajdy dla mnie. Albo strzelają dwa statki kosmiczne, strzelają do siebie laserami. No jest to absolutnie dla mnie wnioskuję, nuda. Że film ci się nie podobał. Nie był najgorszy. To znaczy, właśnie chodzi o to, że... Nie brzmisz, jakby nie był najgorszy. Ostatnia próba, jaką robię, kiedy oglądam film, to jest taka, że próbuję zgadnąć już na głos, tak z premedytacją, mówię do żony, zaraz się okaże, że... I się okazało, że nie miałeś racji. I się okazało wielokrotnie, że nie miałem racji. Z tego powodu też daję taki plus temu filmowi. Doceniam to, że trochę zwodził mnie i nie dawał takich najprostszych rozwiązań, a jednocześnie jest tam dzisiaj, jak sobie spacerowałem na świeżym powietrzu, kiedy tu szedłem, to jeszcze miałem taką rozkminkę, że generalnie w tych filmach Marvela ostatnio, no wojna, czyli między jakimś rasą jedną, a rasą drugą, jakimś państwem wymyślonym, a jakimś prawdziwym państwem i tak dalej. I tutaj się spotykają właśnie takie różne konflikty, wojna mocarstw, wojna jakichś polityków, no i Stany Zjednoczone. I też daje plusik za to, że są nieoczywiste rozwiązania, że tutaj oczywiście to jest film marvelowy, jest to taki film, że o ile pierwszy film... Nie zawsze jest tak, że Stany Zjednoczone dobre albo złe. No tak, to też było... Znaczy pierwsza część była oczywiście oparta... Tutaj oczywiście on też ciągle jest, ale pierwszy film bazował przede wszystkim na afrofuturystycznych... retro takich afrofuturystycznych klimatach tak naprawdę. Bardzo skomplikowanie to zabrzmiało, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I tam to się udawało. W drugim filmie no jest ten film na pewno taki antykolonialny, tak? No bo zdradzimy trochę, że tutaj o co w ogóle w tym filmie chodzi. No oprócz tego, że jest to całe zamieszanie w Wakandzie, no bo nie ma już króla i tam nie wiadomo co się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. No to w filmie generalnie chodzi o to, że pojawia się przeciwnik, pojawia się nowe podwodne miasto-państwo Talokan i jego król Namor. Postać w ogóle komiksowa z lat 40. Jeden z pierwszych bohaterów Marvelowych, wymyślony w ogóle zupełnie inaczej, jego postać tu w filmie jest oddana o tyle wiernie, że on zawsze jest takim antybohaterem w komiksach. Raz jest dobry, raz jest zły, tak do końca nie wiadomo. No ale ma zupełnie inny origin, zupełnie inne jest to jego pochodzenie w komiksach. Tak, tak. Tutaj zostało to, że tak powiem, ucywilizowane i zrobione jakoś sensownie, no bo on tutaj jest właśnie królem podwodnego królestwa Talokan, który jest w takich klimatach azteckich, aztecko-majańskich. Niestety. Aztecko-majańsko-atlantyckich. Tak, tak, no właśnie, no bo
W komiksach zawsze on jest królem Atlantydy. Tutaj ewidentnie nie chciano iść w tym kierunku. Pewnie tak, bo już jest król Atlantydy w uniwersum. Że w DC ma przecież... Out of DC. Tak, tak. DC ma przecież Aquamana, który właśnie jest z Atlantydy, no więc tutaj największa konkurencja Marvel, no i tu znowu Atlantyda. Więc postanowiono to zmienić i myślę, że to wychodzi bardzo dobrze temu filmowi, bo też ma to większy sens w kombinacji z Wakandą i generalnie rzecz biorąc fajnie się to wszystko uzupełnia. Czy jak już powiedzieliśmy, że jest podwodne Królestwo Talokanu, to ja mogę powiedzieć, że bardzo mnie irytowało to, że oni postanowili nabyli zdolność oddychania pod wodą, więc postanowili zamieszkać na dnie oceanu, w najbardziej nieprzyjaznym miejscu na świecie, do którego słońce nie dochodzi, a mimo to dzieci tam grają w piłkę. Bardzo dobrze sobie radzą, co czepiasz się. Nie mogą nawet ze sobą rozmawiać normalnie, bo pod wodą nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego. Natomiast ja jestem oczywiście bardzo dużym, może nie oczywiście, może... A on, ich król, jest zupełnie inny od nich, to jest w ogóle, ojej! Albo tutaj to... I to ja powiem tak. Ja jestem dużym fanem Marvela. Ten film mi się średnio podobał. Mam o nim takie poczucie, że właśnie trwa 2 godziny 40 minut, jak przed chwilą tutaj rzuciłem okiem na informacje o nim, które wyświetlasz na ekranie. I te 2 godziny 40 minut strasznie mi się ciągnęły w kinie. I nudnawy jest ten film momentami. Jakby chciano zrobić bardzo dużo, rozumiem, że musiano zrobić bardzo dużo, no bo i to pożegnanie z aktorem i tak dalej, i tak dalej. No ale film się trochę rozłazi. Jest tutaj jakiś motyw przewodni, coś tutaj się dzieje. Ten wątek w ogóle tak... Jednocześnie jest w tym filmie zbyt wiele zapowiedzi i nawiązań do innych Marvelowych dzieł. Rozumiem, że to jest wszystko połączone i tak dalej. I też się tym jaram, bo też oglądam wszystkie te seriale itp. itd. Raz im wychodzi to lepiej, raz im wychodzi tu gorzej. Tu im wychodzi to zdecydowanie gorzej, bo te nawiązania nie mają specjalnie wielkiego sensu w tym filmie, za to są po prostu trailerami innych rzeczy, które oni będą robić. Czyli masz tutaj ten wątek Martina Freemana, który się spotyka z, nie pamiętam jak się nazywa ta postać, ale z tą swoją szefową. Szefową i niby byłą partnerką, która tam zapowiada film Thunderbolts. Masz tu z drugiej strony tę naukowczynię, która jest po prostu chodzącym... Tonym Starkiem drugim. Tak, ale też jest... Jej wątek, tak, ojej. Ona jej wątek jest zupełnie bez sensu, ale ona będzie miała swój... naukowcem. Ale ona będzie miała swój serial za chwilę, więc po to tam w ogóle jest. Dominic Forn zresztą gra tę postać. Świetna aktorka. Ona grała bodajże w... Jak się nazywa ten film? O, to w tym filmie. Gdyby ulica Bale umiała mówić? Tak, tak, tak. I też grała w Judas and the Black Messiah. Dwie bardzo dobre role. Anyway, jej wątek zupełnie bez sensu, zwiastun filmu. Ale też w tym filmie są jakieś takie rzeczy, które nie wiem, czy zwróciłeś, tam jest taki wątek wojowniczek ubranych na niebiesko. Ten wątek generalnie rzecz biorąc, można sobie, bo mówimy o tym filmie też dlatego, że on wyszedł na Blu-ray, wyszedł na streamingi, na Blu-rayu są też sceny, które nie trafiły do filmu. I można się domyślić po tych scenach, że ten wątek tych niebieskich wojowniczek był dużo bardziej rozbudowany. Zresztą też on w komiksach jest dużo bardziej znaczący i ciekawszy, bo tam dochodzi kwestia tam jakiejś zdrady, jakiejś tam takiego nieortodoksyjnego działania w ramach Wakandy i tak dalej, i tak dalej. To właśnie były te ścieżki, te postaci są tylko po to, żeby sprzedawać niebieskie figurki i żeby zrobić o nich serial, bo producent filmu już robi serial o Wakandzie i on na pewno będzie o tych wojowniczkach. Więc te wojowniczki, tam był taki motyw na samym początku, że jedna z wojowniczek, powiedzmy, no, miała taki ekwiwalent, że no, nie na to ramię sobie położyła kałacha, no nie? Jakby nie chcę zdradzać za wiele. I ja myślałem, że i została tak skarcona oficjalnie. I to był jeden z moich pomysłów, że tam się leją jedni z drugimi, dwie armie, a tak naprawdę będą musieli się skrzyknąć, bo gdzieś od środka właśnie wywali ta kiedyś okrzyczana przez swoją przełożoną wojowniczka i ona od środka zacznie tutaj, będzie takim czynnikiem X, który trzeba będzie pokonać. Strasznie narzekamy, a już mówimy 20 minut, więc myślę, że czas skończyć i nie męczyć was tym. Ja chciałem powiedzieć, że mimo wszystko jestem naprawdę dużym fanem filmów Marvel Studios i byłem zawiedziony tym filmem, no ale oczywiście, jeżeli też jesteście fanami Marvela i te filmy oglądacie, to pewnie i tak już oglądaliście Wakandę w moim sercu, a jeżeli nie, to pewnie wypadałoby ją obejrzeć. Nie jest to fatalny film, no ale byłem trochę zawiedziony, ale już w piątek kolejny Marvel na ekranach, ale zanim to się wydarzy, to posłuchajmy czegoś, bo ile można słuchać naszego gadania. Tak proponuję. Co tam puszczasz? Puściłeś już? Puściłeś? Puszczam. Dobra.
first, niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And that's we go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Game six, falls so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. What falls so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Falls so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. So falls so hard, bitch behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Falls so hard, motherfuckers wanna find. That shit crack. That shit crack. That shit crack. What falls so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hard, that she crack, that she crack. Ain't it Jay? Ball so hard, what she order? What she order? Fish fillet. Ball so hard, your whip so cold, so cold. This whole thing. Ball so hard, act like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. In the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home. You know how many hot bitches I own. Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. No dobra, to żeśmy ponarzekali, to może teraz coś zapowiedzmy entuzjastycznie. Tak. To ja zapowiem. Ja zapowiem, skoro rozmawiamy dzisiaj o Marvelu, a rozmawialiśmy o Wakandzie w moim sercu i w waszym może też, kto wie, bo ten film teraz dostępny na streamingach, a premierę miał w listopadzie kinową, to z kolei w ten piątek premierę kinową ma kolejny film Marvela i będzie to Ant-Man, trzecia jego część, tym razem nazwana Ant-Man i Osa Kwantomania. Ta Kwantomania to dziwny tytuł, ale oczywiście śmieszny żart, bo w słowie Kwantomania jest oczywiście Ant-Man. O matko! Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to takie jest nawiązanie. Absolutnie. Ciekawie się to zapowiada pod tym kątem, że poprzednie dwa Ant-Many to zawsze były takie trochę filmy w tych wszystkich Marvelowych filmach takie... Uzupełniające. Takie uzupełniające, ale to się tak jest takie ładne amerykańskie określenie, znaczy anglojęzyczne i teraz sobie próbuję przejść. Takie palette cleansery. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Taki... To był palette cleanser? No nie wiem. To był raczej taki, w sensie tylko dla orłów, jakbym powiedział, że w sensie... Że tylko dla wielkich fanów. Dla wielkich fanów, no. Ale wiesz co, ale no jednocześnie były to też takie zamknięte filmy, w tym sensie, że jeden i drugi Ant-Man to były filmy i one się ukazywały w momencie, kiedy tam się w całym tym świecie Marvela działy bardzo ważne rzeczy, no bo przecież pierwszy już nie pamiętam, kiedy tam się... Albo taki miejscu, film... Ale drugi film przecież był filmem, zdaje się, między...
Ale jest takim trochę gatunkowym, że niby to jest taka komedia. Tak, super ta komedia, że taki trochę heist movie i tak dalej. Więc były to takie lżejsze filmy w tym całym pokręconym świecie Marvela, który się tam dział. Spokojnie można było obejrzeć pierwszego Ant-Mana, nie oglądając... Ant-Man się gdzieś ukazywał w okolicy, wiesz, Civil War i tak dalej, no to były filmy, które zbierały tych wszystkich superbohaterów i tak dalej, i tak dalej. No a był sobie Ant-Man, który jest zamkniętą częścią, był zawsze lżejszym filmem i miał mniejsze znaczenie dla całego tego świata MCU, czyli Marvel Cinematic Universe. Można sobie też wyobrazić, że bohater, który ma ksywę Ant-Man i jego supermocą jest to, że jest albo super mały, albo super, super duży. No, ale jest rozmawia taki, też z mrówkami. Można nie umniejszaj mu. No tak, to prawda. Coś z tymi mrówkami jest, no, że to nie jest Kapitan Ameryka, albo człowiek, który mu szable wyskakują pomiędzy knykci, tylko no, jest człowiek mrówka, jak ten Polka Dot Man, on by się odnalazł w tym Legionie Samobójczych. Tak, no. Ale potem przecież Paul Rudd i jego Ant-Man mieli ogromnie ważną rolę w Avengers Endgame, bo w Infinity War przecież tej postaci nie było, a w Endgame w zasadzie kluczową rolę miał Ant-Man. No i teraz, żeby chyba zmienić trochę odium tych filmów, trzecia część, czyli Ant-Man i Osa Quantumania, to będzie film, jak jest tak zapowiadany, film, który zmieni w uniwersum filmowym Marvela bardzo wiele. Bo nie dość, że zobaczymy kolejny dziwny świat, czyli kwantowy świat, świat bardzo mały, gdzieś ukryty między atomami, no to zobaczymy też Kanga Zdobywcę, Kang the Conqueror, czyli główny zły w tym filmie. Gra go fantastyczny w każdej roli, w której się pojawia aktor, którego oczywiście nie mogę sobie teraz przypomnieć imienia i nazwiska, Jonathan Majors. Fantastyczny w serialu Lovecraft Country i też no, w innych rolach, w których występował. I będzie to Kang Zdobywca, czyli jego postać, będzie to taki nowy Thanos, główny zły dla całego Marvela. Bo przecież kolejny film o Avengersach, który zapowiedziany jest bodajże na 2025 rok, nazywa się Kang's Dynasty, bo nie wiem, czy wiesz, i teraz tutaj wchodząc w... Czy on będzie walczył z Shang-Chi? Możliwe, bo akurat Kang's Dynasty robi reżyser Shang-Chi, bo dostał jakby tę fuchę. Natomiast Kang w komiksach jest władcą czasu, gościem, który pochodzi z bardzo, bardzo odległej przyszłości. Czy on ma jeden z Infinity Stonesów? Nie, Infinity Stonesów już nie ma, on pochodzi z bardzo odległej przyszłości. Jest w ogóle potomkiem Reeda Richardsa w komiksach, czyli gościa z Fantastycznej Czwórki. Więc którego? No, człowieka gumy, czy jak no właśnie chciałem powiedzieć, że brakuje jeszcze człowieka galaretki, jakiegoś, że tak, ale poczekaj, daj mi opowiedzieć. Więc jest w komiksach jego potomkiem, jest z bardzo, 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 bardzo odległej przyszłości, która jest już tak bardzo potężna, że on w którymś momencie w tej przyszłości wraca do odległej przeszłości, czyli wraca do starożytnego Egiptu, gdzie zostaje królem wszystkiego, to mu się w pewnym momencie nudzi i on stwierdza, ja bardzo szybko teraz opowiadam tę skomplikowaną historię, komiksy są dziwne, okej? Okay? Więc on w pewnym momencie stwierdza, że dobra, to już nie chce tylko tego starożytnego Egiptu, tylko że on teraz podbije całe multiversum. Więc on i jego tysiące wersji z multiversum podbijają po prostu wszystkie światy. W komiksach jest taki właśnie bardzo, bardzo, no, przedziwny pomysł, który mam nadzieję, że zostanie pokazany w końcu w którymś filmie, bo to jest tak zwany, nie tak zwany, to się nazywa Council of Kangs, czyli Rada Kangów, czyli jest to taki parlament tych wszystkich multiwersalnych wersji tego bohatera, którzy zasiadają razem i podejmują wspólnie decyzje na temat tego, jak teraz będą podbijać, jeden, co będą niszczyć. Czy jeden z Kangów będzie jak w Doktoru Strange'u z uniwersum, w którym idzie się, jak jest czerwone światło, a stoi się, jak jest zielone i się nosi dziwny kapelusz? Kpisz sobie teraz, ja to rozumiem. Natomiast Jonathana Majorsa można było w ogóle już zobaczyć w MCU, bo jeżeli ktoś oglądał serial Loki, to tam, nie zdradzając znowu, co tam się dzieje, ale tam w jednym z odcinków występuje właśnie Jonathan Majors w roli jednej z wersji Kanga, ale tam nazwanej ten He Who Remains, tak się nazywa jego rola oficjalnie. Też jest to tam lekko zmieniona komiksowa wersja tej postaci. On tam ma ogromnie ważną rolę, bo też serial Loki ma ogromnie duże znaczenie dla całego teraz tam multiversum i całej tej sagi, która się teraz w Marvelu dzieje. No więc wracając do Ant-Mana, który w piątek, czyli jutro, wchodzi do kin, no to jest to taki film, w którym zobaczymy tego głównego złego, zobaczymy całe podwaliny pod to,
na co wielu fanów narzekało teraz w ostatnich filmach Marvelowych, czyli że w całej tej czwartej fazie, która się właśnie zakończyła razem z Wakandą w moim sercu, że zbyt mało było tych połączeń, że były tylko takie połączenia na zasadzie o tu trailer tego, tam trailer tamtego. Mhm. Trailer mówię oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi mi o jakieś takie lekkie nawiązanie, które coś ci tam zapowiada i nie ma za bardzo znaczenia w fabule, a że za mało jest tej takiej intrygi wspólnej i tak dalej, i tak to dalej. To na zarządzie po prostu chyba spotykają się szefowie poszczególnych franczyz i mówią, w którym filmie ja będę? No, damy ci tu wątek, ale to tylko powiedz, który szalony naukowiec z twojego uniwersum się nadaje tutaj, tak, żeby wystąpić. Tak, tak. Więc ten film ma być właśnie tym filmem, który otworzy znowu ten taki połączony już multiwersalny świat Marvela, gdzie wszystko zacznie się układać w jedną całość i dążyć to będzie właśnie do filmu Avengers Kang's Dynasty, który bodajże w 2025 roku ma mieć premierę. No i potem z kolejnym filmem, który ma mieć w 2026 roku, czyli z Avengers Secret Wars, ekranizacja kolejnego wielkiego eventu komiksowego, czyli takiego eventu, w którym już wszyscy walczą ze wszystkimi w świecie znanym jako Battle World i w którym prawdopodobnie pojawią się już wszyscy, bo już nie tylko postaci z... To będzie która... Część Avengersów? W sensie, taka, który etap? Bo to będzie koniec szóstej fazy. Szósta faza, dobra. Mhm. A powiedz mi, to cię zapytam, jak cię tu mam. W ostatnim Ant-Manie, którego kojarzę, był taki motyw, że chyba w pierwszym czy w drugim, no, że on się zmniejszył najbardziej jak mógł i to, aha, było jakieś niebezpieczne, bo... W sensie, że oni chyba w Endgame'ie też skorzystali, bo trafiasz czas się spowalnia, kiedy on jest taki mały? No bo trafiasz do tego świata kwantowego, który jest poza czasem, więc oni tam dzięki temu mogli podróżować w czasie, coś tam. A teraz, jak rozumiem, trafią do świata, w którym poza czasem żyje właśnie Kang the Conqueror. No bo wchodząc już w całe MCU, no to jest tam trochę tak, że... Była sobie sekretna linia czasu, która wszystkim rządziła i poza którą nie można było wyjść, i więc niektóre rzeczy nie mogły się wydarzyć. Żył bardzo długo i w przyszłości. Ale wydarzyły się pewne rzeczy w serialu Loki, które sprawiły, że wszystkie, że sekretna ta jedna linia czasu, święta, bo nie sekretna, tylko święta, bo sobie sacred przetłumaczyłem na święta linia czasu, która była, została zniszczona i teraz już jest całe wielkie multiversum, co prowadzi... Pewnie ten pomocnik doktora Strange'a upuścił książkę w bibliotece i się stłukła szklanka jakaś, która zawierała... Na pewno. Nie chcę zdradzać, bo może jeszcze nie oglądaliście serialu Loki. Akurat jest to jeden z bardziej udanych seriali Marvelowych, więc myślę, że warto. No i też ma duże znaczenie dla tego całego uniwersum, więc jeżeli lubicie Marvela i lubicie to uniwersum, lubicie śledzić, co tam się z tego filmu na film dzieje, czy z serialu na serial, lubicie te takie połączone historie, no to po pierwsze serial Loki obejrzyjcie, a po drugie w piątek, czyli jutro, wchodzi Ant-Man i Osa Quantumania, który wedle zapowiedzi ma być właśnie tym takim kolejnym kamieniem milowym w całym uniwersum. Co więcej, są już pierwsze recenzje tego filmu i recenzje są dobre, z tego co widziałem. Więc zapowiada się nieźle. No to nieźle, 117 minut. Myślę, że nawet nie trzeba się zmniejszać do rozmiarów kwantowych, żeby wysiedzieć w kinie. Posłuchajmy zatem innego numeru. Ostatnio puściłem numer z filmu My i Wy, czyli You People, który polecał nam w zeszłym tygodniu Wam również, Maciek, który jest wypełniony rapowymi utworami. Przepraszam cię, puśćmy coś w takim razie Z Ant-Mana? Ze zwiastunu? Nie, na zwiastunie do Ant-Mana był Elton John. Chcesz puścić Eltona Johna, czy... Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale... To puśćmy coś z Guardians of the Galaxy, bo pogadamy może też jeszcze na zakończenie, na ostatnie parę minut o nowych zwiastunach. Skoro jesteśmy w klimacie superbohaterskim, to pojawił się nowy zwiastun Guardians of the Galaxy 3, które w maju wejdzie. Kolejny film Marvelowy, teraz mamy Ant-Mana, potem w maju będziemy mieli Guardiansów 3. To może coś z soundtracku... Chcesz coś soft rockowego, czy David Hasselhoff disco? Nie chcę disco Davida Hasselhoffa. Chcę coś z Osą miksu Petera Quilla. No to tutaj masz. Wszystko jest z... Wszystko, ale takie, te, które ja lubię akurat. Więc... No to wybierz coś. No dobra. To ja na przykład lubię Wham Bam Shang-a-Lang zespołu Silver, który
jak tworzył ścieżkę dźwiękową reżyser filmu Guardians of the Galaxy, chyba do drugiej części, no to już mu ludzie podsyłali numery, hej, użyj w drugiej części, ten numer jest ekstra, no nie? I on większość znał, no bo jest też fanem, powiedzmy, i zna ten soft rock z lat 70-tych, 80-tych. No ale jak usłyszał ten numer, to nie wierzył, że nie znał go i że jest on, faktycznie pochodzi z tamtych lat, no bo... I wrzucił go na ścieżkę dźwiękową. I wrzucił. To grajmy. Nowości w Max Premium Burgers. Poznaj orientalne smaki. Koreański sos barbecue i chrupiące krążki cebuli z dodatkiem świeżej kolendry. Zamów wygodnie w aplikacji. Zjedz na miejscu, na wynos lub w samochodzie. Zapraszamy do Maxa. Reklama. Jeszcze nam zostało 8 minut audycji, więc skoro jesteśmy przy... W zasadzie cały dzisiaj audycję, całą audycję mówimy o filmach superbohaterskich, to jeszcze... W piątek wchodzi Ant-Man i Osa Kwantomania, a w tym tygodniu, skoro jesteśmy przy takich nowościach różnych, ukazały się zwiastuny dwóch filmów, które jeden w maju, drugi w czerwcu pojawią się na ekranach.
Oba są interesujące z uwagi na Jamesa Gunna, dlatego że Guardians of the Galaxy 3 to w maju. Nie wiem, czy widziałeś ten nowy zwiastun. Myślę, że dużo osób czeka, bo pierwsi Guardiansi to... Widziałem. Pierwsi Guardiansi to zdaniem wielu najlepszy film Marvelowy. No i faktycznie świeży był taki. Najlepsze kino nowej przygody od czasu trzeciej części Gwiezdnych Wojen albo jakiegoś Indiana Jonesa. No. Dowiedzieliśmy się, niektórzy z nas przynajmniej, nie wszyscy, czym jest space opera i że to może być spoko. No może nie jest to dokładnie space opera, wrócił ten termin. No. A poza tym ja się bardzo cieszyłem, bo znalazło się miejsce w mainstreamie na taki film, w którym jest mnóstwo muzyki. Tak. Ta muzyka gra dużą rolę, jest starannie dobierana, jest jej dużo i trafiają się numery, które znam, a w nieoczywisty sposób grają po prostu w tym filmie. No, druga część przyjęta chłodniej niż pierwsza, ale chyba niezasłużenie, bo ten film miał bardzo duży impact taki właśnie emocjonalny, trochę o tym mówiliśmy dzisiaj, ale faktycznie ta historia kręcąca się tam wokół rodziny tak naprawdę w drugiej części, naprawdę to dobrze wybrzmiewa. Jeżeli byliście trochę zawiedzeni drugą częścią, kiedy oglądaliście ją w kinie lata temu, warto do tego filmu wrócić i go docenić po latach. Potem Guardiansi zniknęli, a to zniknęli przez głupie kontrowersje związane z Jamesem Gunnem, które miały miejsce znowu na jakichś korporacyjnych szczeblach Disneya. On tam został zwolniony z tej roli w absolutnie absurdalnych okolicznościach, bo mu wyciągnięto jakiś kontrowersyjny tweet sprzed 10 lat czy coś takiego. Tak. Ostatecznie, dzięki też właśnie wysiłkom głównego producenta całego Marvel Cinematic Universe, czyli Kevina Feige, James Gunn został przywrócony do roli reżysera Guardians of the Galaxy 3, ale w związku już z tym, co się wydarzyło i z tym, że to trwało kilka tygodni, no to cały... No ten film był tuż przed jakby taki przed jakimś produkcją czy coś takiego, więc cały... Ten Batista też był w pewnym momencie zwalniany. Bo on nie był zwalniany, tylko on sam chciał odejść, no bo oni się ujęli wszyscy ze swoim reżyserem i stwierdzili, że jak tak, to oni nie grają. Ostatecznie wszystko wyszło na dobre dla fanów, myślę, którzy chcieli, kochali dwie pierwsze części i chcą zobaczyć trzecią część od tego samego twórcy. Więc ostatecznie wszystko skończyło się dobrze, powiedzmy happy endem. No natomiast musieliśmy na ten film długo czekać, bo cały kalendarz się posypał, inne filmy wskoczyły w miejsce, gdzie ten film miał się ukazać, no i w końcu trzecia część Guardians of the Galaxy sporo lat po drugiej ukaże się w maju, bodajże 26 maja, jeżeli dobrze pamiętam. No i tutaj historia znowu zapowiada się bardzo emocjonująco. Jak ja śledzę różne miejsca, które są bardziej Marvelowe niż Kronika Wypadków Filmowych, bez urazy, to wszyscy się zastanawiają, kto zginie w tym filmie. O Jezu, serio? Tak, jest bardzo wiele typów. Po co sobie tak psuć? Czy nastrajać się jakoś dziwnie? Nie, no raczej jest oczywiste, że z niektórymi postaciami się pożegnamy, także z powodów kontraktowych, ale nie będę zdradzał, bo nie ma sensu. Ja już teraz mogę coś przewidzieć. Ale nie przewiduj, dobra. Może nie psujmy ten. Natomiast zwiastun zapowiada bardzo emocjonalny film. Dużo tutaj nowości też takich w świecie Marvelowym, bo pojawi się Adam Warlock, czyli ta postać grana przez, on się chyba bodajże nazywa William Poulter, jeżeli dobrze pamiętam. Znowu bardzo ważna postać całego świata Marvelowego, więc pewnie gdzieś się będzie przewijał albo dostanie jakiś własny film. No ale anyway, zapowiada się generalnie historia domykająca trylogię Jamesa Gunna, a tymczasem James Gunn, kiedy został zwolniony z Marvela, to został bardzo szybko zatrudniony przez konkurencję, czyli przez Warner Bros. I przez DC. Tam zrobił Legion Samobójców, czyli nową wersję Suicide Squad, całkiem udaną moim zdaniem. Zrobił tam potem serial też Peacemaker z Johnem Ceną. Ponoć bardzo dobry, nie świetny oglądałem. Świetny serial. To jest taki serial właśnie bardzo mało superbohaterski, a everyday po prostu, taki Jamesowo-Gunnowy. Bardzo. No właśnie, a James Gunn na kanwie tych sukcesów w DC dostał tam nową fuchę i został szefem całego uniwersum DC, czyli został takim Kevinem Feigim, szefem Marvela w bezpośredniej konkurencji. Osiwiał przy okazji, bo jest teraz całkowicie siwy, no ale rozumiemy liczbę stresu, jaką miał. Został tam szefem wszystkiego i jakieś kilka tygodni temu zapowiedział w ogóle, jakie te filmy będą, które on będzie robił. Mhm. Dużo tam jest zaskakujących typów. Będzie nowy Superman z nowym aktorem, ale też będzie Supergirl, będzie dużo filmów, których teraz wam nie przytoczę, no i mam
mamy 2 minuty do końca audycji, więc też nie zdążymy, ale żeby te wszystkie filmy w tym nowym uniwersum DC teraz, czyli nie Marvela, tylko DC, tam gdzie Batman, Superman, Zielona Latarnia i tak dalej, żeby te wszystkie filmy mogły się wydarzyć, to trzeba coś zrobić z tymi filmami, które były do tej pory i były takie porozrzucane po wszystkim. I w związku z tym to, co się wydarzy, to będzie film The Flash, który właśnie, którego nowy zwiastun pokazał się w, też w tym tygodniu, bo to z okazji Super Bowl razem ze zwiastunem Guardians of the Galaxy. I The Flash to będzie taki film, że z jednej strony wreszcie może dobry film o Flashu, czyli no, ogromnie ważnej postaci dla uniwersum DC, ale jeżeli chodzi o kino, to niewykorzystane jeszcze nigdy w godny sposób. Czy był pierwszy film o Flashu? Był chyba kiedyś, tak mi się wydaje. Taki bardzo, bardzo stary. No, ale na pewno były seriale. Ale ten, który Flash, którego gra Ezra Miller, chyba jeszcze... Nie, to o nim filmu nie było. On był tylko w Justice League obecny. A był rzeczywiście zwerbowany przez Batmana. Więc ten film, który się wydarzy, będzie ekranizacją też historii, ona się wydaje, że nazywa Flashpoint w komiksach, która zresetowała kiedyś całe uniwersum komiksowe. No i ten film też zresetuje całe uniwersum filmowe DC i na jego kanwie i potem będzie powstawać nowe uniwersum. No ale to, co też jest interesujące, już mówię bardzo szybko, to to, że w tym filmie też trochę na fali tego, co na przykład Spider-Man No Way Home oglądaliśmy, to tutaj będzie 2 Batmanów, jednym będzie Ben Affleck, a drugim wracający Michael Keaton. I na zwiastunie, polecam wam absolutnie zobaczyć zwiastun filmu The Flash, jest już mnóstwo nostalgii na zwiastunie, bo jest i Batwing, i kostium, i hasło... To, co jest w tym zwiastunie dziwaczny że film to Ezra Miller, czyli The Flash, spotyka się pierwszy raz z Batmanem i ma taką minę, jak podejrzewam, że każdy fan Michaela Keatona jakby go spotkał, no nie? Że nie chodzi o to, że on spotkał Batmana, chociaż pewnie w filmie tak to jest wyjaśnione, że ten... No ale on zna Batmana, bo on zna Bena Afflecka. Ale to ten... Ale jest w innym świecie. Tę minę taką najdziwniejszą robi pewnie ten Ezra Miller, który jeszcze nie został Flashem, no i wtedy... No ale to jest taki dziwaczny... No, śmieszny smaczek, no. Musimy kończyć, no ale w kinie superbohaterskim sporo się dzieje w tym roku. Cieszę się, że przyszedłeś, że zostałeś, żeby o tym opowiedzieć. Dzisiaj nie wiedziałem, że będę dzisiaj prowadził audycję filmową. No, ale zobacz, jak to wyszło. Ale mam nadzieję, że jakoś się udało. Trochę zagadałem to ostatnie wejście, no ale też trafiłeś z tematem, skoro chcesz o superbohaterach w kinie rozmawiać. No więc w piątek Ant-Man i Osa Quantumania, w maju Guardians of the Galaxy, w czerwcu The Flash. Sporo się tam będzie działo. Miejmy nadzieję, że to będą dobre filmy, bo o to przecież ostatecznie chodzi. Te wszystkie uniwersa to jest taki smaczek i taka wisienka na torcie, no, ale generalnie chcemy po prostu oglądać dobre filmy. To się czasami udaje lepiej, czasami gorzej. Mam nadzieję, że te będą z tych lepszych. I z tą myślą was zostawiamy. Zostawiamy. Bo jest 20. Grzegorz Koperski i Tomasz Kutera. Zastępczo dzisiaj Kronika Wypadków Filmowych to była. Słuchajcie jej co tydzień w czwartki od 19 do 20. Pa! Dzięki, hej! Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.